Temat bonifikat miał zostać szerzej poruszony na ostatniej sesji Rady Miasta. Trudno nie odnieść jednak wrażenia, że przemknął on gdzieś pomiędzy jedną a drugą sprawą bez większej uwagi. Mieszkańcy pokrzywdzeni koniecznością zwrotem bonifikaty, a to ponad 50 osób, konsekwentnie walczą o to, by dług został anulowany. Zapewniają, że nie wiedzieli o okresie karencji, gdy nie można sprzedać lokalu, gdyż nie było takich zapisów w aktach notarialnych. Według nich ostatnie miesiące nie przynoszą oczekiwanego porozumienia. Nie widzę chęci miasta do tego, żeby przychylić się do naszej prośby. Tym bardziej, że na sesji Rady Miasta praktycznie ledwo dopuszczono nas do głosu, taka jest prawda, i nie dopuszczono do dyskusji, która w jakimś sensie była nam obiecana, bo przy zaproszeniu mnie na tą sesję rozmawiałam z panią dyrektor biura, pana Stopyry. Ona w pewnym sensie zapewniła mnie, że będzie oczywiście prezydent przedstawi swój punkt widzenia na temat bonifikat, że będzie udzielony głos nam jako stowarzyszeniu, czyli mi, stąd było to zaproszenie. Wiceprezydent Mariusz Kądziołka, a wcześniej sam prezydent Piotr Trzyster zapewniali, że nie mogą odstąpić od egzekucji pieniędzy, bo mogłoby to zostać uznane za niegospodarność. Nie zgadzają się z tym mieszkańcy, przytaczając przykłady innych gmin i innych interpretacji przepisów. Chodzi tylko o to, że brak zapisów w dokumentach, brak szczegółowej informacji przy sprzedaży, czyli protokół przekazania mieszkań. I tam się określało warunki ściśle. Bonifikaty się udziela w takim procencie zapłacisz gotówką, to jeszcze ci dajemy rabat, ale nigdzie nie było słowa powiedziane, że uwaga, bonifikaty udzielamy tylko i wyłącznie na podstawie 5 lat karencji, żeby nie sprzedać tego mieszkania, bo inaczej będziemy żądać zwrotu bonifikaty. To wielkie tragedie kilku rodzin. Otrzymanie bowiem wezwania do zapłaty 100 tysięcy złotych w terminie 14 dni, 7 czy 8 lat po sprzedaży mieszkania może człowieka zaskoczyć i wpędzić w poważny życiowy kryzys. Przedstawiciele stowarzyszenia szukali pomocy już wszędzie. Szczególne nadzieje pokładają jednak w radnych Szczecina. Ci obiecują i deklarują, ale póki co na tym się kończy. Będąc mieszkańcami Szczecina, ciągle wychodzimy z założenia, że Rada Miasta, która jest naszym reprezentantem, radni, że władze miasta, pan prezydent, który jest wybrany przez mieszkańców miasta, jego podstawową rolą i podstawową rolą Rady Miasta jest pomoc mieszkańcom, pomoc członkom gminy, do której wszyscy należymy, i w określonych sytuacjach tak interpretować przepisy, tak szukać rozwiązań, żeby rzeczywiście iść na rękę mieszkańcom. Radni zgodnie twierdzą, że tą decyzję umorzyć czy nie powinien podjąć prezydent Piotr Trzyster w oparciu o opinie prawne, ale także z uwzględnieniem interesu i racji mieszkańców. Według Artura Szałabawki sprawy powinny być rozpatrywane indywidualnie. Indywidualnie, i tutaj jest właśnie rola prezydenta, bo to prezydent musi osobiście podjąć tą decyzję po przeprowadzeniu, przeanalizowaniu każdego przypadku z osobna, tak, żeby uczciwa osoba, która została jakby wpętliła się w tą sytuację, nie ponosiła kosztów i została w jakiś sposób przez miasto doceniona, ale też trzeba uważać na to, żeby część osób, które robiły to celowo, jednak ponosiły te koszta. Tu nie ma systemowego rozwiązania. Podobne rozdanie jest radna Małgorzata Jacyna-Witt, według której mieszkańcy, którzy czują się pokrzywdzeni, nie powinni ponosić odpowiedzialności za brak odpowiednich zapisów w dokumentacji, gdy udzielano bonifikat. Radna dodaje, że prezydent powinien wykazać się odwagą i podjąć decyzję. Oni po prostu wykupili to mieszkanie z bonifikatą, czyli zgodnie z prawem, bo to Rada Miasta podjęła uchwałę o wysokości bonifikat, więc oni wykupili to mieszkanie zgodnie z prawem, muszą w tej chwili oddawać pieniądze, bo sprzedali mieszkania i kupili inne z różnych powodów, bardzo dramatycznych czasami. Tym ludziom należy się sprawiedliwość, taka sprawiedliwość społeczna, ale to na siebie może wziąć tylko osoba, która jest odważna, która nie boi się i która nie ma w tym wszystkim drugiego dna. Kolejne miesiące mijają, a do porozumienia na linii magistrata mieszkańcy niestety nie jest coraz bliżej. Efekty to nieprzespane noce, duży stres i brak pewności tego, co będzie dalej. Stowarzyszenie Osób Pokrzywdzonych żądaniem zwrotu bonifikaty zapowiada dalsze działanie i kolejne próby dialogu.